Mój rówieśnik zwali, ale z takimi piłkarskimi skillsami, że głowa mała. Moja też. Graj jak Aaron Ramsey. No, witam Cię człowieku, Krzywogonka z tej strony, a w skrócie podbijam świat z piłką nożną. Aaron niczego się nie boi. No, z wyjątkiem jednego. What scares you the most? This microphone in my face. Ewentualnie musi jeszcze uważać na kolegów z drużyny, bo dość często dobierają się mu do gaci. Training camp must be good to get out there and play a game. Petardę w nogach ma. Wiem też, że jest fanem golfa. Gry w golf. Gotowania. I rugby też lubi. What a game of rugby. Can't believe just what happened then. I'm so glad I got you for the second half. I jak trzeba, to i fryzurę dobrą potrafi sobie strzelić. A między nami przyznam też, że ma dobrego nosa do sponsorów. No bo jesteśmy w tym samym teamie. I started off playing when I was 16. Graj jak Aaron Ramsey. Zobaczcie ten triczek od Aarona. Od teraz wy musicie potrafić go wykonać. Szybki wymach, pyk pyk za plecami, no i obrońca porobiony. Ten trik sprawdza się, gdy piłka nadlatuje do was z boku i wy chcecie od razu, bez przyjęcia, minąć rywala. Zaczynamy od prowadzenia piłki w linii prostej i szybkim pociągnięciem podeszwą stopy zmieniamy jej kierunek. Teraz w momencie tulania balona łapiemy równowagę na postawnej nodze, a stopa bliższa piłce wyprowadza zwód do zewnątrz. Zauważcie, jak nisko stoję na nogach i podążam biodrem za wyprowadzonym zwodem. Teraz druga część. Po wymachu uczymy się zatrzymywać piłkę podeszwą stopy drugiej nogi. Najlepiej ten ruch jest wykonywać nieco za plecami. Następnie zamieniamy zatrzymanie piłki podeszwą stopy na uderzenie wewnętrzną częścią stopy lub piętką. Ćwiczymy to aż do skutku, do pełnego automatyzmu. Kolejny etap, uderzenie piłki za plecami i przechwycenie jej drugą nogą. Na początku znowu podeszwą stopy. Teraz podajemy sobie więc piłkę podeszwą stopy za plecami. Prawa, lewa i bieg. Gdy się tego nauczymy, możemy przejść już do meritum, czyli szybkich uderzeń piłki za naszymi plecami, wewnętrzną częścią stopy lub piętą. Nie możecie zapomnieć o tym, że właściwie całość tego zwodu wykonywana jest pod naszym tyłkiem. Na koniec dokładamy wymach, ewentualnie przeskok i całość mamy gotową. Czas już, człowieki, tylko na was. Dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli się podobało, no to pokażcie mi to łapkami w górę, a my dzisiaj w konkursie do wygrania od firmy New Balance mamy właśnie buty, między innymi w których występuje Aaron Ramsey. Korki Furon Dispatch. Jeżeli chcecie wygrać, po prostu wchodzicie na Facebook ukośnik Golonka Krzysztof, udostępniacie post z tym oto odcinkiem, a w komentarzu pod tym postem piszecie, dlaczego właśnie chcecie te buciki od firmy New Balance. Wyniki za 2 tygodnie pod tym postem w moim komentarzu. Trzymajcie się ciepło. Od 1 września w Polsce jest już dostępna moja piłka Balon Turbo Freestyler. Dziś opowiem wam dokładnie o jej wszystkich właściwościach i o tym, dla kogo jest właśnie marka Balon.